zawsze, wiesz, szczere i od dziecka mi wpajane. I tutaj... A myślałaś, że nie ma miłości na świecie, czy nie ma miłości dla ciebie? Ja pomyślałam, że nawet najlepszą miłość może to spotkać. Więc na cholerę to. Potem, gdy mnie ktoś pytał, czy co u ciebie słychać, Malina, to ja mówiłam, słuchaj, bez sukcesów, ale też bez dramatów, co poczytuję za sukces. Doświadczenie tego pięknego romansu, okraszone potem bólem tej zdrady, nie było warte tego. W sensie, ja życzę kobietom, by nie miały tak pięknego zakochania, jeżeli potem i tak ma być doświadczenie zdrady, nie? Doświadczenie takiego bólu. To nie jest warte tego. Pewnie dzisiaj z perspektywy czasu myślę sobie, że ojejka, wiesz, szał zakochania, po prostu minus 10 lat, nie? Ale to jeszcze nadal jest we mnie na tyle silne, nawet we wspomnieniach, że wolę, by się nic nie działo, niż żeby sparzyć się w taki sposób. Że było bezpiecznie. Tak. Że to jest za duże ryzyko, że... Wiesz, ale to też nie jest taka historia, którą ja odkrywam, że relacje są inwestycją zaufania. I ja pomyślałam, że no ja nie mam już tyle zaufania, żeby inwestować, że było i ono zostało zrujnowane i ciach, nie ma. No dobrze, ale mówisz, że oboje chcieliście jednak pracować nad tym wtedy. Że taka była wasza konstatacja, że jednak może warto nie przekreślać tego. No tak. To prawda, ale... Co tobą powodowało wtedy? Mi się wydaje, że on mnie przekonał tym żarem, który się obudził w nim, żeby kleić ten związek. Wiesz, że po pierwsze byłam mu bardzo wdzięczna, że nie ściemniał, bo bycie okrutnym i pastwienie się nad człowiekiem, to jest takie bolesne dla kobiet, nie? Ona wszystko wie. Już wszystko przeczytała, co było do przeczytania, już wszystko zobaczyła. Są dziewczyny, które, wiesz, wysyłają detektywów nawet, nie? A on nie. Wiesz, wszystko ci opowiem. Jesteś wariatką, chorą psychicznie. No przecież naprawdę kobiety są obrażane nie tylko, wiesz, zdradą, tylko brakiem dorosłości. Brak dorosłości w mężczyznach dzisiaj. To jest tak częsta kwestia. Ja, wiesz, jak dziewczyny piszą, to się łapie za głowę, nie? A on mimo wszystko był dorosły. I ten potencjał tej dorosłości w nim, że ja widzę, że mu zależy, że ja widziałam, że mu zależało, spowodował, że ja chciałam podjąć ten eksperyment. Wiesz, ta zdrada nie zabiła tego związku. Związku. Zabiła moją wiarę w związki, ale no ale zobacz, dźwignęłam się, nie? A sama się dźwignęłaś, czy poszłaś na jakąś terapię? Co zrobiłaś? Terapia mi towarzyszy od... Tak, terapia była ze mną przy wszystkich zdradach, o których tutaj rozmawiamy. A to być może dlatego miałaś właśnie narzędzia, żeby jakoś sobie to zracjonalizować i podejść do tego tak dojrzale, a nie zrobić awantury, wywalić jego rzeczy przez okno i stłuc talerze na przykład, nie? On mi też kiedyś powiedział, że dlaczego on się przyznał tak, nie? Dlatego, że on zobaczył we mnie spokój. Że mężczyźni histerycznie reagują na histeryczne kobiety. Ja nie twierdzę, że kobiety nie mają prawa się wściekać. I nie wiem, skąd we mnie wtedy się pojawił taki pomysł, żeby, wiesz, na spokojnie przegadać to. Ale no, tym ja zdobyłam twarz partnera w tej rozmowie. Żeby nie pójść właśnie w ściemy pod tytułem kochanie. Wiesz, to nie moja ręka, nie? To nie jest tak, jak myślisz. A chciałaś wiedzieć wszystko? Chciałaś, żeby ci opowiedział wszystko, ile to trwa, co robi? Nie. Podobno są, wiesz, dwa typy kobiet, nie? Takie, które chcą wiedzieć wszystko. Powiedz mi wszystko, muszę wiedzieć wszystko, jak długo to trwa i skąd się znacie i jakie macie pseudonimy na siebie. I takie, które wiedzą, nic mi nie mów. Po prostu sklejamy to i nie chcę nic wiedzieć. No to nie, to ja nie chciałam wiedzieć. Dla mnie, wiesz, sam ten fakt był wystarczający. Ja sobie, tak jak ci powiedziałam, ja wiedziałam, jak często oni się widywali. Bo ja sobie wykonałam to śledztwo bez metod inwigilacji, po prostu swoją intuicją. I trudno... No więc ja wiedziałam, kiedy to się wszystko dzieje, a mimo to nigdy nie wpadłam na pomysł, żeby im
cudowny, miodowy czas przerywać. Zrobić nalot. Tak, nie. A mściłaś się potem na nim? Chyba kilka razy mi się w jakiejś tam kolejnej kłótni wymsknęło coś. Ale też, wiesz, ściągałam wodze, nie? Mhm. Ja pamiętam, że ja w nim doceniłam to, że on chciał zawalczyć o ten związek i że to była... I że zobaczyłam szczerość w tej kwestii, no. A da się wybić ponad takie poczucie krzywdy, że kiedyś cię zdradził? Wiesz, ja jestem młodszą siostrą mojego brata. Mhm. I gdy moje koleżanki już słuchały Spice Girls, ja skakałam po drzewach. Ja kumplowałam się z kumplami mojego brata i tak dalej. Potem zaczęłam z nimi się prowadzać też. Po to są koledzy brata. Tak słyszałam, tak. Ale ta perspektywa troszeczkę mi pomagała w życiu. Ja wiem, że to jest banalne, bo taka świadomość, że gdy mówię to u siebie na kanale, to potem mam setkę komentarzy od facetów, że ich dyskryminuję, ich obrażam, że uogólniam. Więc chłopcy, ci, których to nie dotyczy, zasłońcie uszy, ale no może byłoby po prostu łatwiej, gdybyśmy my, kobiety, pogodziły się z taką scenarią, że mężczyźni się puszczają. No, kobiety też są niewierne, to nie jest tylko domena mężczyzn. Ale mówimy, wiesz, my się troszczymy tutaj o kobiety, a nie o ludzkość. No. Rozmawiamy w podcaście Złamane obcasy, a nie, wiesz, prosowane tramki. To powiedz mi, skoro dla ciebie zdrada nie okazała się być tym, co było niewybaczalne i wzbiłaś się ponad zdradę i nie zakończyłaś po niej związku, to co dla ciebie byłoby tym dealbreakerem? Tym, co w moim życiu rzucałam mężczyzn, którzy nie rokowali. Wiesz? Mm-hmm. A to w różnych etapach życia mojego wyglądało inaczej, bo czego innego chciałam, mając 16 lat, a czego innego później. No to jest dość oczywiste. No dzisiaj jestem mamą dwójki dzieci i od mojego obecnego partnera oczekuję całkiem czego innego niż gdy miałam 16 lat. No ale gdy rzucałam facetów, to było to po takim przemyśleniu, że moment, sprawdzam. To się nie... Sama do siebie mówiłam, to się nie wydarzy w tym życiu. I czy ja chcę się godzić na to, żebym w moim życiu to się nie wydarzyło. Ale rozstawałaś się, będąc cały czas zakochaną? Kochałaś kogoś i stwierdzałaś, okej, okay, bardzo fajnie, ale tak, zdarzało się rokuje. Tak, zdarzało się tak. Rozstawałam się płacząc po prostu, wiesz. Zalewając się łzami. I to nie były, wiesz, pierwsze łzy, bo wcześniej mnóstwo tych łez było wylanych z tego tytułu, że właśnie stary, ty nie rokujesz. Porozmawiajmy, zmieńmy to. Nagrałam na moim kanale kiedyś taką historię dziewczyny, która słyszała swojego faceta za 2 lata, kochanie. Obiecuje za 2 lata. Ona tylko skończy projekt. Ona marzy o dziecku. Wiesz, i ona marzy o tym dziecku, bo po prostu są takie dziewczyny, które urodziły się po to, by być mamami. Ona nie skrywa tego, to nie jest, wiesz, kaprys, to nie są hormony. Ona zawsze chciała być mamą. I ona o tym marzy, ona tego nie zataiła przed nim. On jest w niej zakochany, ale na to pytanie, no ale kiedy? On mi mówi, kochanie, tak, za 2 lata. I jak ja słyszę, powiem ci, za 2 lata, bo ja przecież też słyszałam za 2 lata. Zamieszkamy razem za 2 lata. Dziecko, za 2 lata. Byli tacy, co odchodzili od żony za 2 lata, nie? Poszłaś się spakować. To mówiłam, o kurwa, stary. To ja dziękuję. Ja znam to zdanie, bo, ale wiesz dlaczego? 2 lata to jest ta bezpieczna granica, kiedy niby nie widzisz tego horyzontu, bo za rok to już liczysz miesiące, nie? A za 2 lata to jest jeszcze ta błoga przestrzeń, kiedy może się wydarzyć coś, co jeszcze to odsunie. To jest tak, że w ogóle wytrącasz ten temat dziewczynie, bo jeżeli ona przystanie na to 2 lata, to morda w kubeł dziewczyna. Więc ja rozstawałam się z mężczyznami, którzy rozumiałam, że nie widzą tej przyszłości, którą ja bym chciała, nie? No ale tutaj wracamy z powrotem do braku dorosłości w mężczyznach. I to też jest na ich usprawiedliwienie. To nie jest czas łatwy dla mężczyzn dzisiaj, nie?
Tak, to się o kryzysie męskości. To się wszystko z czegoś bierze. Nie chciałabym być mężczyzną, chociaż nie, nadal to nieprawda. Wolałabyś być mężczyzną? Nadal uważam, tak, mam syna i mam córkę, nie? I tak biologicznie jestem spokojniejsza o niego niż o nią. Wiem, że ona będzie, że nadal kobietą w XXI wieku w kraju, w którym jest Polska, jest trudniej niż mężczyzną. Jest trudniej, zgadza się, dlatego na przykład to jest ciekawe, co powiedziałaś. Ja będąc matką syna, nie mam córki do porównania, łapię się czasami na tym, że się obawiam, że wychowam być może czasami przypadkiem po prostu dupka, który będzie egoistą, będzie narcystyczny, będzie toksyczny, bo łatwo jest wychować w tym klimacie naszym toksycznego faceta, a kobiety raczej na dzień dobry są skazane na trochę cięższą pracę nad sobą i nad relacjami. A w których momentach ci się zapala to czerwone światełko? Nie mam żadnych takich szczególnych, bo nie alarmuje mnie żadne konkretne jego zachowanie. Raczej kiedy takie ogólne rozważania snuję, to wtedy sobie myślę, że to jest coś, co mnie martwi i nie wiem, czy martwiłabym się o córkę inaczej albo bardziej niż o syna, ale nie znajduję w tym pociechy, że mężczyzna mniej musi i kobieta ma bardziej pod górkę. Raczej się boję właśnie, że go to może zepsuć, to, że będzie miał łatwiej, tylko dlatego, że urodził się z innymi genitaliami. No, rozumiem ciebie. Totalnie, wiesz, z drugiej strony w mojej historii z córką jest na przykład tak, że jak Zojka się przewraca na placu zabaw, jestem bardziej troskliwa o syna. W takim sensie, że w przypadku, gdy Zoja na placu zabaw wdrapuje się w miejsca, nie chcę powiedzieć, że niebezpieczne, ale takie, że wiesz, już powinnam stanąć i już się zastanawiać, czy nic się nie wydarzy, to sobie myślę, moment. Cała kultura, religia, w tym kraju ona wielokrotnie jeszcze usłyszy, że czegoś nie może robić. Ja nie chcę w niej pielęgnować tego, że to nie jest dla niej. Tam jest za wysoko. Nie wypada. Najwyżej fiknie, w najgorszym wypadku, Boże, złamie sobie coś, tak? No, nie jestem matką, która życzy swojemu dziecku połamania nóg, nie? Ale obcasy. Wiesz, że jest badanie, które mówi, że matki szybciej biegną do pokoju, w którym płacze syn, niż do córki, jakbyśmy chciały hartować się. Że one i tak w życiu będą miały trudno. Ciekawe, nie słyszałam o tym. No. To może nie chcemy ich hartować, tylko bardziej właśnie nie niczymy ich. Może to jest z drugiej strony. Ja odnajduję w sobie tą taką myśl, że ją hartować. Hartowanie, no. Czujesz się zahartowana na życie przez to, co przeżyłaś? Ale na pewno nie wolno od naiwności, dziewczyna. Dobrze. Ja myślę, że przede mną jeszcze, wiesz, jak powiedziałaś, że w życiu przeżyłam to i tamto, to myślę, że jak spotkamy się za 2 lata, to się znowu chwycimy za głowę, nie? To cudownie, bo ja myślę, że właśnie ta naiwność to jest coś, co należy pielęgnować. Ja zawsze tak powtarzam, że sama jestem bardzo naiwna i bardzo sobie tę cechę lubię i wolę być naiwna niż wyrachowana. Fajnie mieć jest ciekawe życie. Myślę, że można mieć ciekawe życie, nie dostając po dupie cyklicznie, czego życzę i tobie, i sobie. Ale wiesz, to jest dowód na to, że ja po tych wszystkich historiach wyszłam już na prostą, bo wspominałam ci wcześniej, że kiedyś sobie życzyłam, by było spokojnie, bez dramatów, nie? Tak. No a dzisiaj myślę sobie, Żeby było ciekawie. Żeby było ciekawie, no. Życzę ci ciekawego życia i żeby nam się nigdy nie kończyły tematy do rozmów. Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki za ciebie i twój podcast. Dziękuję. Zapraszam wszystkich na YouTube Maliny Błańskiej. A my widzimy się i słyszymy za tydzień.